Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 81 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 51, pierwszego, wersety od 3 do 11. Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości. W ogromie swego miłosierdzia wymasz moją nieprawość obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego Uznaję bowiem moją nieprawość a grzech mój mam zawsze przed sobą tylko przeciw tobie zgrzeszyłem i uczyniłem co złe jest w twych oczach także się okazujesz sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim osądzie Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka. Oto ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Naucz mnie tajników mądrości. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Spraw, bym usłyszał radość i wesele. Niech się radują kości, któreś skruszył. Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymasz wszystkie moje przewinienia. Rozdziały od trzeciego do piątego Księgi Sędziów przedstawiają pierwsze cykle grzechu Izraelitów, ich ucisku przez wrogów, nawrócenia, a następnie wybawienia przez sędziów, których Bóg powołuje, aby wybawić swój lud. Historie, które za chwilę usłyszymy, podkreślają opacznościową rolę kobiet w historii Izraela, narodu opartego na patriarchacie. a oto narody, którym pan pozwolił pozostać, aby wystawić przez nie na próbę Izraela, wszystkich tych, którzy nie doświadczyli żadnej wojny z kananejczykami. A stało się to jedynie ze względu na dobro pokoleń izraelskich, aby je nauczyć sztuki wojennej, te zwłaszcza, które jej przedtem nie poznały. Pięciu władców filistyńskich oraz wszyscy kananejczycy, sydończycy i chiwici, którzy zamieszkiwali łańcuch gór Libanu począwszy od góry Baal Hermon aż do wejścia do Hamat. Byli oni przeznaczeni do wypróbowania Izraelitów, by można było poznać, czy będą strzec przykazań, które Pan dał ich przodkom za pośrednictwem Mojżesza. Mieszkali więc Izraelici wśród Kananejczyków, Hitytów, Amorytów, Peryzytów, Chiwitów i Jebusytów. Żenili się z ich córkami i własne córki dawali ich synom za żony a także służyli ich Bogom. Izraelici popełniali to, co złe w oczach Pana. Zapominali o Panu, Bogu swoim, a służyli Baalom i Aszerom. I znów zapłonął gniew Pana przeciw Izraelowi. Wydał więc ich w ręce Kuszan Taima, króla Aram Nacharaim. Przez to Izraelici służyli mu przez osiem lat. Wołali więc Izraelici do Pana i Pan sprawił, że powstał wśród Izraelitów wybawiciel, który ich wyswobodził Otniel syn Kenaza, młodszego brata Kaleba. Był nad nim Duch Pana i on sprawował sądy nad Izraelem. Gdy zaś wdał się w bitwę, Pan wydał w jego ręce kuszan Riszaataima, króla Aramu, tak iż jego ręka pokonała kuszan Riszaataima. Król doznawał pokoju przez lat czterdzieści aż do śmierci Otniela, syna Kenaza. Izraelici jednak znów zaczęli czynić to, co złe w oczach Pana, a Pan wzmocnił przeciw Izraelowi Eglona, króla Moabu, ponieważ czynili to, co złe w oczach Pana. Eglon połączył się z Ammonitami i Amalekitami i podjął wyprawę. Pobił Izraela i zdobył miasto Palm. Izraelici służyli Eglonowi, królowi Moabu, przez lat osiemnaście. Wtedy Izraelici wołali do Pana i Pan wzbudził im wybawiciela, Ehuda, syna Gery, Benjaminity, który był leworęczny. Izraelici wysłali go z Daniną do Eglona, króla Moabu. Ehud przygotował sobie sztylet o dwóch ostrzach, długi na jeden łokieć i schował go pod swoimi szatami na prawym biodrze. Złożył więc daninę Eglonowi królowi Moabu, a Eglon był bardzo otyły. Oddawszy daninę, Echud odesłał ludzi, którzy ją przynieśli, a sam zawrócił od bożków, które były ustawione koło Gilgal, i rzekł: Królu, mam ci coś powiedzieć w tajemnicy. Król powiedział: Sza. Na co wszyscy otaczający go wyszli. Echud podszedł do niego. Król przebywał w letniej górnej komnacie, której używał dla siebie. Mam dla ciebie, królu, słowo Boże, rzekł do niego Echud, na co tamten podniósł się ze swego tronu. W ten czas Echud sięgnął lewą ręką po sztylet, który schował na prawym biodrze i utopił go w jego brzuchu. Rękojeść wraz z ostrzem weszła do wnętrzności i utkwiła w tłuszczu, gdyż Echud nie wydobył sztyletu z brzucha i wyszedł. Następnie Echód wyszedł przez ganek, zamknął za sobą drzwi komnaty i zasunął rygle. Po jego odejściu nadeszli słudzy i spostrzegli, że drzwi letniej komnaty są zaryglowane. Mówili więc do siebie: z pewnością chce okryć sobie nogi w letniej komnacie. Czekali długo, aż się zaczęli niepokoić, dlaczego nie otwiera drzwi letniej komnaty. Wreszcie, wziąwszy klucz, otworzyli, a oto pan ich leżał martwy na ziemi. Gdy oni czekali, Ehud uciekł, przeszedł koło bożków i bezpiecznie wrócił do Haseira. Wróciwszy, zatrąbił wróg na górze Efraima. Izraelici zeszli z góry, a on na ich czele. Pójdźcie ze mną, rzekł do nich, albowiem Pan wydał waszych wrogów Moabitów w wasze ręce. Poszli za nim, odcięli Moabitom brud na Jordanie i nie pozwalali nikomu przejść. W tym czasie pobili około dziesięciu tysięcy Moabitów, wszystkich co silniejszych i waleczniejszych, także nikt nie uszedł. W tym dniu Moab został poniżony ręką Izraela i odtąd kraj doznawał pokoju przez lat osiemdziesiąt. Po nim był szamgar, syn Anata, pobił on ościeniem na woły filistynów w liczbie sześciuset ludzi. I on także wybawił Izraela. Po śmierci Ehuda Izraelici znów zaczęli czynić to, co złe w oczach Pana i Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Hasor. Wodzem jego wojsk był Sisera, który mieszkał w Haroszet Haggoim. Wówczas Izraelici wołali do Pana. Jabin bowiem miał dziewięćset żelaznych rydwanów i nielitościwie uciskał Izraelitów przez lat dwadzieścia. W tym czasie sprawowała sądy nad Izraelem, Debora, prorokini, żona Lapidota. Zasiadała ona pod palmą Debory między Rama i Betel w górach Efraima, dokąd przybywali Izraelici, aby rozsądzać swoje sprawy. Posłała ona po baraka syna Abinoama z Kedesz w pokoleniu Neftalego. Oto, rzekła mu, co nakazał pan, Bóg Izraela: Idź. Udaj się na górę Tabor i weź z sobą dziesięć tysięcy mężów, synów Neftalego i synów Zabulona. Przyprowadzę ci do potoku Kishon Sisere, wodza wojska Jabina, z jego rydwanami i chówcami, i wydam je w twoje ręce. Odpowiedział jej barak: Jeżeli ty pójdziesz ze mną, pójdę, lecz jeśli ty nie pójdziesz ze mną, nie pójdę. Pójdę więc z tobą, odpowiedziała mu. Lecz chwała nie okryje drogi, po której pójdziesz, albowiem przez ręce kobiety, pan, wyda, siserę. Powstała więc Debora i razem z Barakiem udała się do Kedesz. Barak zaś zwołał pokolenie Zabulona i Neftalego i dziesięć tysięcy mężów poszło z nim, a Debora mu towarzyszyła. Heber Kenita oddzielił się od rodu Kaina i od plemienia synów Chobaba, teścia Mojżesza. Rozbił swój namiot koło dębów san nim w pobliżu Kedesz. Sisera dowiedziawszy się, że Barak, syn Abinoama, wyruszył na górę Tabor, zebrał wszystkie swoje rydwany, dziewięćset żelaznych rydwanów i wszystkie oddziały, jakie posiadał. Polecił im przybyć do Haroszet-Haggoim, do potoku Kishon. Wtedy rzekła Debora do Baraka, wstań, bo oto nadchodzi dzień, w którym Pan wyda w ręce twoje Sisere. Czyż pan nie kroczy przed tobą? Barak zszedł więc z góry tabor, a dziesięć tysięcy ludzi za nim. Wówczas pan poraził przed barankiem ostrzem miecza Sisere, wszystkie jego rydwany i całe wojsko. Sisera, zeskoczywszy ze swego rydwanu, uciekł pieszo. Barak zaś ścigał rydwany i wojsko aż do Harushedhago im. Całe wojsko Sisery padło pod ostrzem miecza i żaden z mężów nie uszedł. Sisera uciekał pieszo w kierunku namiotu Jael, żony Hebera Kenity, ponieważ pomiędzy Jabinem, królem Hasor, a domem Hebera Kenity panował pokój. Jael, wychodząc naprzeciw Sisery, rzekła do niego, Zatrzymaj się, panie mój, zatrzymaj się u mnie, nie bój się niczego. Zatrzymał się więc u niej pod namiotem, a ona nakryła go kocem. Potem rzekł do niej, daj mi, proszę cię, napić się trochę wody, gdyż mam pragnienie. Ona otwarła bukłak z mlekiem, dała mu się napić i nakryła go na powrót. Czuwaj przy wejściu do namiotu, rzekł jej. A gdyby ktoś nadszedł i zapytał, mówiąc Jest tu kto? Odpowiedz Nie ma. Lecz Jael, żona Hebera, wzięła palik od namiotu, uchwyciła młot w rękę i, zbliżając się cicho do niego, przebiła jego skroń palikiem, także ten utkwił w ziemi. Sisera spał bowiem głęboko, wyczerpany do ostatka. W ten sposób zginął. Tymczasem nadszedł barak, ścigając Sisere. Jael wyszła naprzeciw niego. Wejdź, rzekła do niego, a pokażę ci człowieka, którego szukasz. Wstąpił do niej, a oto Sisera leżał martwy z palikiem w skroni. Tak Bóg w tym dniu poniżył przed Izraelitami Jabina, króla Kanaanu. Ręka zaś Izraelitów uciskała coraz mocniej jabina króla Kanaanu, aż pokonali zupełnie jabina króla Kanaanu. Dnia tego Debora i Barak, syn Abinoama, śpiewali hymn w słowach: Skoro wodzowie w Izraelu stanęli na czele, a lud dobrowolnie się ofiarował do walki, błogosławcie Pana. Słuchajcie, królowie, nadstawcie uszu władcy. Dla Pana będę śpiewała. Będę opiewać pana, boga Izraela. Panie, gdyś ty wychodził z Seiru, gdyś z pól Edomu wyruszał, ziemia wtedy drżała. Kropiły niebiosa, chmury kropiły wodą. Góry dżdżem ociekały przed obliczem pana. To Synaj przed obliczem pana, boga Izraela. Za dni Szamgara syna Anata, za dni Jael opustoszały drogi. A chodzący szlakami udeptanymi po krętych drogach kroczyli. Zanikło życie w osiedlach. Zanikło w Izraelu. Aż powstała Debora. Powstała jako matka w Izraelu. Gdy nowych bogów obrano, którym dawniej nie służyli, czy widać było choć jedną tarczę lub dzidę wśród czterdziestu tysięcy w Izraelu? Serce me zwraca się ku wodzom izraelskim. Ku tym z ludu, co dobrowolnie ofiarowali się do walki. Błogosławcie Pana. Wy, co jeździcie na białych oślicach, wy, co na kobiercach siadacie, wy przechodzący drogą śpiewajcie. Niech swym głosem dzielący łupy u wodopojów sławią dobrodziejstwa Pana. Dobrodziejstwa względem osiedli izraelskich. Wówczas lud Pana stąpił do bram. Powstań, o powstań deboro. Powstań, o powstań i pieśń zaśpiewaj. Powstań baraku, by pojmać Twych jeńców, synu Abinoama. Niech wtedy stąpi reszta możnych z ludu Pana. Niech stąpi ku mnie wśród bohaterów. Z Efraima wodzowie ich w dolinie, za nim Beniamin wśród ludu swego. Z Makir wyszli przywódcy, a z Zabulona trzymający Buławę wodza. Z Deborą są możni z Issachara, a jak i Sachar, tak i Barak jest w dolinie, idąc w jego ślady. A nad strumieniami Rubena zastanawiają się długo, czemu to siedzisz między zagrodami, słuchając ryku trzód. Nad strumieniami Rubena zastanawiają się długo. Gilead za Jordanem spoczywa, a czemu Dan przebywa na okrętach? Aser pozostaje nad brzegiem morza, mieszkając w swych portach bezpiecznie. Zabulon to lud, co narażał się na niebezpieczeństwo śmierci, podobnie jak Neftali na połoninach. Nadeszli królowie i walczyli. Walczyli wtedy królowie Kanaanów, Tanak nad wodami Megiddo, lecz nie zabrali srebra jako łupu. Gwiazdy z niebios walczyły, ze swoich dróg walczyły przeciw Siserze. Potok Kiszon ich porwał, potok starożytny, potok Kiszon. Odważnie krocz, moja duszo. Rozległ się wtedy tentent kopyt końskich od wielkiego pośpiechu ich wojowników. Przeklinajcie meros, rzekł Anioł Pański. Bardzo przeklinajcie jego mieszkańców, bo nie przybyli na pomoc Panu, na pomoc Panu wśród bohaterów. Niech Jael będzie błogosławiona wśród niewiast, żona Hebera Kenity. Wśród niewiast żyjących w namiotach niech będzie błogosławiona. Prosił o wodę, a mleka mu dała. W naczyniu odświętnym podała mu mleko. Lewą ręką sięgnęła po palik, prawą po ciężki młot. Uderzyła Siserę, zmiażdżyła mu głowę, skroń mu przebiła, przekłuła. U nóg się zwalił, upadł zabity. U nóg jej się zwalił i upadł. Tam, gdzie się zwalił, tam padł martwy przez okno wychyla się i patrzy matka Sisery przez okienne kraty czemu wóz jego opóźnia przybycie czemu się opóźnia łoskot jego rydwanów roztropniejsza z jej kobiet dała jej odpowiedź a ona sobie powtarza jej słowa przecież zbierają łupy i rozdzielają branki jedną lub dwie dla każdego wojownika szaty barwione jako łup dla Sisery różnobarwne chusty na szyję żony króla tak, panie, niechaj zginą wszyscy twoi wrogowie. A którzy cię miłują, niech będą jak słońce wschodzące w swym blasku i kraj zaznał pokoju przez lat czterdzieści. Wracamy dziś do Ewangelii według świętego Jana, do rozdziału czternastego. Cały czas znajdujemy się w jerozolimskim wieczerniku podczas ostatniej wieczerzy, a Jezus, gospodarz tej uczty. Pozostawia swoim uczniom testament, swoją ostatnią wolę. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, Przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus, Filipie, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie. On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To Wam powiedziałem, przebywając wśród Was. A paraklet, duch święty, którego ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, Rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z Wami wiele mówił, nadchodzi bowiem Władca tego świata. Nie ma On jednak nic swego we mnie, ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrok. Do usłyszenia!